No cześć, dzień dobry, witam z Holandii. Jak widzicie, no bardzo rano nie jest, bo trochę czasu na rozkładkę potrzebowałem. Tam mój kumpel Przemek popłynął za wyspę. Będziemy łowić dzisiaj na Holland's Diep. Spróbuję oczywiście złowić sandacza, jeżeli szczęście dopiszę. Dwa dni ostatnie strasznie wiało, nie miałem w ogóle chęci absolutnie. Raz wypłynęliśmy tam na kramer, ale po prostu zwiało nas i nie dał rady. Popłynę pod most później, może jak tu nie będzie nic brało, no zobaczymy. Trzymajcie kciuki, może mi się uda coś fajnego wyciągnąć. Takiego 7-8 kilo przy mnie, po prostu petarę złapał, ogromnego sandacza, tak bardziej rano, teraz muszę go zrobić troszkę mniejsze, bo jest drugie branie. Teraz są taki zegi z Holandii. Jest kolejny smok. Dawaj mi przynętę sandaczyku. Na 17 metrach. Na 17 metrach biorą. W tym dole. Catch and release.
za samą do zbrojki. Panie. Jej! Podobny do poprzedniego. O. Zobaczcie. Tak biorę. Spaniaki, co? Stopa złota. Kolejny dzień, nie przedłużając, mam bardzo mało tej karty, nie miałem możliwości zrzucić, no niestety trudno, kurde, nie wziąłem przejściówki, nigdzie tutaj na stacji nie mogłem kupić po nocy, wczoraj spływając z ryb. Jesteśmy na innym zbiorniku niż wczoraj, oczywiście celem sandacz, spróbujemy dać się wszystko, Przemek już tam się rozkłada, ja za chwilę też na ponto skakuję i lecimy. Jestem znowu. I patrzcie, tu jest jazda, że to jest śluza, bo tu się śluzują barki. Tak. Tak? I tu czasami jest taki natłok, że pontonem to trzeba ostro śmigać, bo robią fale i w ogóle ciężko jest nieraz przepłynąć. Zobaczcie, tu jedna za drugą, takie krowy w ogóle ogromne pływają. Tam ciągnie dźwig, taka barka daleko. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Nic. To. Dalej jajo. Dobra, płyniemy, tam za róg płyniemy, tam jest bardzo dobre miejsce. Lecimy, spróbujemy przepłynąć między barkami teraz, chociaż zobaczcie, to duże fale, ale nie, dla pontonu to chyba luz. Chociaż nie wiem, może się wyłożę. Nie, chyba nie. O kurwa. O nie wiem. Dość przezroczysta tu jest woda, więc przynęty takie stonowane będę używał. Przecież ostatnio miałem tu ogromnego sandacza na srebrną przynętę z brokatem. 12 metrów tu jest. Tam wszędzie jest dycha, tam wypłycenie. No fajne miejsce, bardzo fajne. Cyk.
samochód nad dnem. Dobra, jest rybka pierwsza. Teraz zobaczymy, co to za ryba. Odkręcić, bo może być całkiem ładny sondacz. Miło, o, widać. No całkiem przyzwoity. Sztaba złota, Przemo. Piękny. Do kumpla musiałem przykrzyczeć troszkę. Już wam pokazuję. Większa guma, od razu pierdolnięcie. Już wam pokazuję. Tylko spod bieraka go muszę wyhaczyć tu ładnie. O! Zębami zjadł. Gumę zahaczył. O, panie. No i jak zawsze na dozbrojkę. Bez dozbrojki to w ogóle nie ma roboty, wam powiem. Bez dozbroi to w ogóle jest. Na sandacze ja nie ruszę. Patrzcie, jaki piękny. Jest? Proszę. Liczny sandacz. Dobra, Przemek ma ogromnego szczupaka. Już idę podebrać. Zaraz ci go podbiorę. On ma mały podbierak. Słuchajcie, jest akcja dobra. Na taką małą bendeczkę, takiego szczupaka klepnąć, to już jest dobrze, wiecie? No nie, ogromny to nie, ale ładny. O, z pewnością. No myślę, że ma jakieś 9 kilo, 8 może. Chociaż nie, dość chudy. Mówiłem, że... O panie. No. Czekaj, 7 kilo z 8. Zrobię, no pewnie. Brawo! Pontoniarze. Szkoda, że nie sandasz, ale... Pontoniarze Pintonel. Na koniec dnia
ja sandacza, Przemek szczupaka i sandacza i jakieś malutkie okonie. Cóż mogę rzec? Od 12 ryby się wyłączyły, absolutnie, od 11 nawet. Rano mieliśmy trochę brań, ja jedną rybę, Przemek dwie. I co, później się kompletnie ryby wyłączyły, nie chciały reagować na nic, żaden kolor, żadna przynęta, po prostu nie były aktywne. No hej, dzień dobry, kolejny dzień, ostatni to już będzie, będę musiał niestety wracać do kurde UK. Barki przepłynęły, fala przechodzi powoli, o, następna krowa leci. Dobra, ta przepłynie, przeczekam falę i lecę. O, tam jeszcze następna, zobaczcie, to jest dosyć kurczę, trudno tutaj na pontonie jest. Uważam, że jest niebezpiecznie przepływać po prostu, koło tych barek są duże, wielkie, ciężkie, czasami kreują naprawdę dużą falę i po prostu bezpieczeństwo na wodzie jest najważniejsze moim zdaniem, no. Bo jeśli chcemy dalej łapać ryby, to trzeba żyć, a nie być trupem, się utopić. Okej. Okay. Przepłyną barki, lecimy. Patrz. Sondę na trytytki, ale jest. No cóż, taki mam patencik. Wiem, że to nieprofesjonalnie, ale profesjonalistą nie jestem absolutnie, tylko amatorem. Jejciu, za samą dozbrojkę, za samą końcówkę pyska. Patrzcie jak zapięty. Bardzo ciężko, szczupak przed chwilą obciął też. Zobaczcie.
Niesamowite. Za samą dozbrojeczkę. Taki sandaczyk. O, wypuszczamy go od razu oczywiście. Bardzo ładny. Plup. Ale poszedł w odmęty. Pięknie. Więc tak. Zrobiła się piękna słoneczna pogoda, jak widzicie. Nic się nie dzieje. Na zaporze chyba puścili wodę, czy nie wiem, bo straszny uciąg się zrobił i ciężko się łowi. Generalnie grube główki już trzeba używać. I z tej okazji chcę powiedzieć chwilkę o sprzęcie może, jakiego używam. Zobaczcie, mały multiplikator, wędeczka, 1,85 m. Ciężar wyrzutowy, to jest CW, no, chyba, albo nie wiem co tu jest. 15,30 w każdym razie. Sprawdza się do główek 2,5, śmiało nawet dużą jaskołę, proszę bardzo, zakładasz i dziergasz bezproblemowo. Co jeszcze? No w razie jakby była flauta jakaś straszna, to wziąłem sobie wkleję też, ale nie będę jej na pewno dzisiaj używał, bo jest i uciąg i troszkę wieje, także dziergam dalej na wertikala. To niestety nieaktywne kompletnie ryby. Widać je na echo. Widać ogromne ryby na echo. Leżą przyklejone przy dnie. Szczupaki tylko troszkę żerowały rano. Jednego małego wyciągnąłem, drugi mi obciął. Jednego sandaczyka złapałem, a tak to już kompletnie nic się nie dzieje. Może pod wieczór. Nie wiem czemu nie biorą dzisiaj. Nie mogę wam pokazać porządnej ryby. Ale może do wieczora coś się jeszcze uda złapać. Widzę, stoją, kominy drobnicy piękne, ale przy tej drobnicy żadnych łuków większych nie ma, także te ryby nie żerują kompletnie. No nic, spróbujemy może mniejszą przynętę jakąś. Ciemniejszą. Nie wiem, którą wybrać, zobaczcie, którą wybrać. Ciężką główką, bo duży uciąg to coś jest. To jest ta piątka najlepiej, żeby była. O, proszę. Może tą gumę. Przełożymy sobie zaraz chwileczkę. Muszę pokazać, jak to się robi. Kamerę taka. Więc ja mam patent następujący. Krótka. Ale to jest catfish link. Tak. Najsłabszy perła. Przekładam, proszę was, przez oczko i dookoła. Klepnął sandacz. Proszę. Podwieczorek się ruszyły. Ładnie zjadł. Dobra. Chodź tu. Tego to bez podbieraka. Dobrze siedzi Przemek, nie wypnie się. Przynajmniej nie powinien. Panie, czyste złoto. Ależ uderzenie miałem. Przepiękny strzał. Przepiękny strzał miałem. Motor Oil. I taki zedzik. Piękny. Ryba do wody.
No nic, to chyba by było na tyle z kraju wiatraków jak na razie. Słońce tam ładnie zachodzi, już niedługo kończymy. No niestety, przykro mi bardzo, nie mogłem wam pokazać dużego sondacza, bo go nie zmówiłem tym razem. Może następnym razem mi się uda. W każdym razie pozdrawiam. Peace, love and track and drill. Trzymajcie się i dużych rzeczy życzę.